Słuchamy Radio Maria. Bądźcie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Tutaj Stasiu z parafii świętego Jana Chrzciciela w Skarbmierzu. Prosimy bardzo. Chciałem się wypowiedzieć o tym, że można być razem po prostu bez stosunku, bez wchodzenia w kobietę. Można się kochać tak ulubieńczo, tak tylko dotykowo. No bywają takie sytuacje, takie konieczności życiowe. Również. Tak. I to też jest płodnością. Tylko, że myślę, że trzeba oczekiwać na dziecko w przyszłości. Że nie można tak pusto też, tak chciałem powiedzieć. Ale oczywiście chodzi o życie małżeńskie, tak? Chodzi o życie małżeńskie, tak? Że państwo nie podejmują w ogóle życia na płaszczyźnie seksualnej? W małżeństwie? O to chodzi? I odkładają nie, na płaszczyźnie seksualnej tak, tylko tak bez wchodzenia w kobietę. Rozumiem, ale chodzi o sakrament małżeństwa, tak? Tak. Mhm. Oczywiście, że jest rzeczywistość przytulenia, jest rzeczywistość dotyku. Mamy oczywiście świadomość taką niewłaściwą, jaką jest onanizm małżeński. Onanizm małżeński, dokładnie, który, tak? Tak, który mógłby się małżonkom w sensie takim świadomego wyboru, jako byłby grzechem ciężkim, jako takiej stałej postawy. Na to byłaby ta niewłaściwa droga. Natomiast właśnie to wzajemne towarzyszenie, przytulanie się, ono jest konieczne, co zresztą tutaj było w słowach Grażyny, która mówiła właśnie o tej wielkiej potrzebie przytulenia się, wielkiej potrzebie bliskości, która oczywiście powoduje potem nieraz jakieś napięcie, nieraz jakąś sytuację dla może męża trudniejszą, gdzie on musi ponieść nieraz ciężar tego, że on tutaj się rozpalił, bo myślał, że może pójdzie dalej, a tutaj się zatrzymają. Jest to takie uczenie się wzajemnego kontaktu, uczenie się wzajemnej miłości.